Kolejna runda to oczywiście Silverstone. Witam Was w karierze kierowcy i zapraszam na wyścigi. Welcome back to the Formula 2 FIA Championship. Witam Was bardzo serdecznie. Runda 7 Silverstone Feature Race, wyścig główny przed nami. Ja zasłaniam ekran, nie patrzcie, który byłem w kwalach, znaczy już wiecie, który byłem. Miałem taki sam czas jak pewien bardzo dobry kierowca, Mahaver Ragunathan. Nie wiem, co się stało, szczerze mówiąc, naprawdę straciłem bardzo dużo. Nasz zespół w ogóle jakoś tak fatalnie ART się tutaj spisuje, ale z drugiej strony mogę się pocieszyć, że okej, spokojnie. Kwale, no powiedzmy, że są ważne w F2, ale punkty są większe w wyścigach, tak? Więc szkoda, że nam się nie udało tutaj za dużo wskórać. Mam nadzieję, że w wyścigu będzie lepiej. Jakoś nie potrafimy znaleźć tego tempa, chociaż i tak ta strata przecież do lidera nie była duża. To było mniej niż 0,8 sekundy, chociaż akurat w Formule 2 to jest naprawdę całkiem sporo. A właśnie, w klasyfikacji generalnej my jesteśmy ex aequo z Jackiem Aitkenem. I tutaj ewentualnie moglibyśmy z nim powalczyć, a możemy w ten weekend naprawdę dużo punktów stracić, ale to nam przy okazji jeszcze bardziej tą rywalizację zaogni. Zobaczmy, jak to wygląda na starcie do wyścigu głównego. Pole position Jack Aitken, obok niego ustawi się chyba Mick Schumacher. Tak jest, dokładnie. Kto dalej? Luca Giotto, Dorian Boccolacci i od piątego w dół. Sergio Satekamara, Nobuharu Matsushita, Antoine Hubert, Jordan King, Giuliano Alesi, Callum Aylott, Guan Yu Zhou, Correa, Deletras, Boszung, Mazepin, Calderon, Żelel, Nicolas Latifi, Ragunathan oraz Nowak. Okej, sobie teraz myślę, czy by nie odwrócić tej strategii, szczerze. Wiecie co? Strategię sobie tym razem odwrócę. Zobaczymy, czy nam się to poszczęści. Najwyżej stracimy na tym, trudno. No i ruszamy w takim razie już na tor. Zobaczmy, o Jezu, wszyscy startują na miękkich, ja będę na odwróconej, więc pod koniec będę teoretycznie cisnął. Powiem Wam, że przynajmniej w tym wyścigu nie stracę nic na starcie, no bo jak mogę stracić? Mogę tylko zyskać, więc fenomenalnie. Wy, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to gorą, co do tego zachęcam. Zbliżamy się, jesteśmy w okolicach tych 10K, także naprawdę to jest po prostu coś niesamowitego. Ale pamiętajcie również o łapkach w górę oraz o komentarzu, bo tam naprawdę ciekawe rzeczy można wyczytać. Do tego wszystkiego są jeszcze social media, inne niż YouTube, czyli Facebook, Twitter, Instagram czy Discord, a wszystkie linki są oczywiście w opisie pod tym, jak i pod poprzednimi filmami. Zachęcam również do zaglądnięcia do najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Tam naprawdę sporo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. A my już powoli docieramy do tej sekwencji Magos Beckett, chciałem powiedzieć, ale do tej, no właśnie, starej, prostej, startowej. Ale zobaczcie, tak sobie teraz patrzę, że na przykład Nicolas Latifi jest też bardzo daleko, a to jest zespół
Dams, więc on teoretycznie powinien się spisywać jeszcze lepiej niż ja w sumie, albo na moim poziomie, no i tak jest. Wszystko się zgadza. No dobra, słuchajcie, nie ma co już rozważać przeszłości. Czas patrzeć w przyszłość, bo przed nami wyścig główny, 15 okrążeń. Do przejechania, powodzenia, Patryk! Dzisiaj nic na starcie nie straciłem, także jest naprawdę rewelacyjnie. Po prostu to jest jakieś takie jak Weber. Ależ tarapaty z przodu, wyprzedzamy dwóch zawodników, to jest Sean Gelel i Mahaver Ragunathan. Coś niesamowitego. Teraz Mazepin z lewej. Co tu się stało najlepszego? Ja od razu to wykorzystuję, bo to trzeba wykorzystać. Mam jeszcze twarde opony, więc pamiętajcie, to jest dla mnie dobre. Teraz, o Jezus, Mazepin! Czaki pieczone, sorry. Sorry, Tatianka. Ale nie miałem co zrobić. Byłem w kanapce. Totalnie, to było głupie. Incydent wyścigowy, jedziemy dalej. Świetne pierwsze okrążenie! Oby tak dalej. Dziękuję, inżynierze. Ja wiem, że lubisz mnie pocieszać w tych jakże trudnych chwilach, kiedy dogania mnie Mahaver Ragunathan, ponieważ mam większe opony. No ale spokojnie, to się wszystko, mam nadzieję, zmieni za niedługo. Szkoda, że straciłem na tym starcie, kurczę, bo tak bym się tunelował, a tak muszę nadganiać tym, na tych oponach, co nie będzie wcale takie proste. Ej, ja się zaraz pod ziemię zapadnę. Co jest z tym samochodem, że on tak wolno jedzie, no? Naprawdę, ja daję głowę, nic... Ja najszybciej jak tylko mogę, nie? Dobra, zacząłem nadrabiać, to znaczy, że im opony już siadają. Na 100%, bo teraz nadrobiłem kilkadziesiątych do... Ale w ogóle oni mi na proste odjeżdżają, czemu mam taki wolny polit na prostej? Trochę masakra. Okej, pierwsze boksy tutaj są bardzo głupie, ponieważ mamy 60 km na godzinę tylko. Co jest oczywiście nieprawdą. W sumie drogo nie wiem, dlaczego to jest 60 na godzinę. Od kilku lat, mimo tego, że jest 80, Nikita w boksie. Super, ale on ma normalną strategię, mam odwróconą. Ciekawe teraz jestem tempa mojego i rywali, bo no, Gelela jestem już szybszy, to już ewidentnie widać. Tak samo od Ragunathana, czy od Tatiany. I na pewno opony już siadły. Widzę tam Latyfiego, więc teraz dużo zyskałem. Ale zobaczymy, jak to będzie w następnej fazie wyścigu, tak? Ile będę teraz w stanie jeszcze nadrobić po prostu. To będzie też bardzo ciekawe. Będę zjeżdżał do boksu, kiedy będzie on pusty, bo nikt nie odwraca strategii oprócz mnie, także to może być dosyć dla mnie duże ułatwienie. Chyba, że mechanicy będą spali. Będę liderem, lol. Będzie śmieszne w sumie. Z ostatniego na pierwsze, brawo! Chyba, że jest ten pit stop. Ale przez chwilę się chociaż nacieszmy pierwszym miejscem. Zobaczmy teraz, jakie będzie moje tempo na tle no, tych najlepszych, no nie ma co się oszukiwać. Powinno być dosyć dobre, szczerze mówiąc. Warto w ogóle wspomnieć o tym, że kiedy wrzucałem ostatni odcinek, to już było wiadomo o tych zmianach w stawce Formuły 2 na sezon 2020. Ja o tym mówiłem w karierze w jednym z odcinków, natomiast no, w F2 tego nie mówiłem, więc cóż. Nie mamy już Matsushity w F2, on powiedział, że szuka sobie nowych wyzwań, więc ciekawe, co to za nowe wyzwania. Być może jakaś, nie wiem, albo super formula, w sumie to jest Japończyk, albo jakiś GT, albo prototypy. Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. Może to być też na przykład formuła E. Jest to jak najbardziej realne. Zobaczymy, szczerze mówiąc. Być może skapną się po prostu, że raczej z Tsunodą nie ma szans. Co dalej jeszcze? Były w sumie trzy zmiany. Właśnie, wkroczył Jake Hughes do Formuły 2, do zespołu HWA. No i co ciekawe, walczy tam z Mazepinem i go pokonał w ogóle w kwalach, także to jest dla mnie śmiech na sali. Natomiast zespołu MP Motorsport za Matsushite wszedł... Kto wszedł obok do niego? Giuliano Alesi. Ale on tam jakoś tego tempa nie ma, więc... Więc on tam jakoś, nie wiem, jak to u niego wygląda z tempem, z dyspozycją, ale dobrze na pewno nie. No i oczywiście warto powiedzieć o tym, że najbliższy weekend Formuła 1, znaczy nie w ten konkretnie, ale w następnym, Formuła 1 będzie gościć na Nürburgringu i tam zobaczymy trzech kierowców, znaczy w sumie dwóch kierowców z Formuły 2 z obecnej aktualnej stawki, czyli Kaluma Ailota oraz Mika Schumachera. Kalum Ailot będzie się ścigał w Hasie w treningu pierwszym, w
ścigał się, no będzie po prostu jeździł, a Mick Schumacher będzie jeździł w Alfie Romeo za Antonio Giovinazziego i to jest ważne, bo to być może trochę pokazuje, że jednak Alfa nie stawia na Giovinazziego. Coś, czego ja się w sumie trochę nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Tutaj myślałem, że raczej Kimi jest bardziej bliżej emerytury, bo w sumie nie wiem, czy mu się chce ścigać w tym miejscu, gdzie jest aktualnie. No ale skoro mu się chce, no to w takim razie Antonio Giovinazzi będzie miał kłopoty. Bo Dwok nie pokazuje jakiegoś szalonego tempa w tym roku. Ten czas to Boccolaciego, no trochę tutaj tracę niestety, ale to nie są jakieś sekundowe straty, kilkadziesiątek na okrążenie, więc wydaje mi się, że jest w granicach przyzwoitości. Nawet czasami zyskuje, więc spoko. Teraz byśmy wrócili na pozycji 14, więc byśmy w sumie sporo zyskali na tym zjeździe, tak teraz patrzę. Więc może nam się nawet opłacić ten przedłużony wyjazd. Pamiętacie, że oni tam walczą, oni są strasznie skupieni, więc mogę na tym zyskać, na tej odwróconej strategii. Pamiętacie, że byłem przez chwilę, no, bardzo daleko. Proszę bardzo, rekord absolutny w drugim sektorze, coś niesamowitego. Na tak zużytych oponach twardych, więc to pokazuje, że to tempo naprawdę mam całkiem spoko, tylko czegoś tu zabrakło ewidentnie. No to jeżeli takie czasy kręcę na twardych, co będzie na miękkich? Swoją drogą możemy też porozmawiać, którzy juniorzy w tym roku będą mieli szansę za rok w Formule 1. No, trzech juniorów Ferrari, czyli Schumacher, Aylot i Schwarzman, no będą w tym roku testować, tak? Schwarzman, o tym nie mówiłem, będzie testował w Abu Dhabi, gdzie, no zobaczymy, jak się spisze tak naprawdę. No on jeszcze jest na początku tak naprawdę swojej drogi. Myślę, że może jeszcze nie w tym roku. Może dla niego zabraknąć niestety miejsca, tak uważam. Natomiast Schumacher może właśnie trafić do Alfy, natomiast do Haasa może trafić Aylot. To by było, wydaje mi się, że najsprawiedliwsze rozwiązanie w tej sytuacji, a Schwarzman ewentualnie w przyszłym roku, tylko pytanie też gdzie i ewentualnie za kogo. Wow, to się nie zdarza, żeby tutaj... Oczywiście boksy Formuły 2, nie wiem czy wiecie, są na starej prostej startowej. To jest oczywiście, wiecie, rozgrywane przy Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1. No i aleja serwisowa dla Formuły 2 jest na starej prostej startowej. Szkoda w sumie, że to nie jest zaimplementowane tutaj w grze, ale sporo tutaj tych dywagacji i sporo tutaj tych rzeczy jest w grze akurat. Ok, wracamy na miejscu 15. Szału nie ma, mamy jeszcze teraz opony niedogrzane, pamiętamy, nie ma tutaj kosów grzewczych, ale zyskaliśmy. Wow, dużo zyskaliśmy, szczerze mówiąc, naprawdę dużo zyskaliśmy. Przed nami jest King oraz Joe, który został zwycięzcą wyścigu sprinterskiego Formuły 2 w Rosji, który zakończył się, no, czerwoną flagą. Pamiętamy ten naprawdę makabryczny wypadek Luki Giotto i Jacka Aitkena. Naprawdę coś makabrycznego, na szczęście nic się tam poważnego nie wydarzyło, ale no absolutnie niepotrzebny incydent, kompletnie. Nawet nie wiem, czy tam jakaś kara została za to przyznana, wydaje mi się, że nie. No i dobrze, bo dobrze, że żyją po prostu. A oczywiście w sobotę wygrał Mick Schumacher i dla niego to jest kolejne powiększenie przewagi nad Aylotem w generalce. Temu, że jest kilkadziesiąt punktów przewagi. Dobra zaliczka przed dwoma rundami w Bahrajnie. Pierwsza na tym normalnym, druga na tym owalnym torze. No i zobaczymy, kto będzie mistrzem. Jeżeli będzie Schumacher, no to się, szczerze mówiąc, nie zdziwię, dlatego że uważam, że on to tempo w tej drugiej części sezonu właśnie od Silverstone, tego feralnego wyścigu, kiedy zderzył się z Robertem Schwarzmanem, czyli ze swoim teammate'em, spisuje się najlepiej w wyścigach, tak mi się wydaje. Przede wszystkim on, nawet jak pójdą sobie po kwale, bo tak idą mu przeciętnie, to potrafi genialnie wystartować. On już kilka wyścigów z rzędu doskonale startuje, więc on na tym dużo zyskuje. Aylot na przykład tak dobrze nie startuje, a Schwarzmanowi w ogóle kwale idą jeszcze gorzej, przez co na przykład traci w tej generalce, więc tutaj Schumacher zdecydowanie najbardziej zyskuje na startach i przekuwa to na jakieś fajne rezultaty. Powiem wam, że możemy być tutaj jeszcze w punktach i to może być jakiś totalny szok, bo mamy rewelacyjne. Do mety tylko 4 okrążenia, to nie jest dużo, ale spokojnie możemy być, nie wiem czy w punktach w sumie, bo to widzę, że nie będziemy w punktach, ale możemy być na 11 miejscu. To będzie dobrą zaliczką przed wyścigiem niedzielnym, szczerze mówiąc, po starcie z 18 pola, przepraszam, z 20, byłoby niezły comeback by to był, szczerze. No i zaczynamy teraz zabawę, zobaczcie jaka jest teraz przewaga moja w Magos, Beckett and Chapelle. Straszna teraz przed Hangar Straight, to niesamowicie szybko. Tam zaczasnąłem trawę. Oj, teraz przed stołów nie dohamuję.
Nie opuśćcie do hamowania raczej. Moja rozdzielczość jest kolosalna, ale nie potrafię się złożyć do manewru wyprzedzania. Trochę niedobrze, a czas ucieka. Dive bomb. O Jezus, tu potężne to hamowanie było, ale się udało. Tu trzeba tak robić, ewidentnie. I teraz Joe. Strasznie wolno przejedzie to. Ale ma DRS niestety. Spróbuję to hamowanie opóźnić teraz do zakrętu Stove. O Jezus! O, dużo na tym zyskałem. Więc prawie nas atakuje teraz Chińczyk. Nie ma szans w ogóle. Dobra. Parkówka do mety, przed nami Latifi i Boszung. Na tym się raczej skończy moje przygody, ale i tak uważam wyścig za dobry. Aczkolwiek szkoda, że nie ma punktów ewentualnie. Możliwe do... O Jezus, do zdobycia. Patrzmy teraz. Ale już opóźniam hamowanie, niesamowite po prostu to jest. Da się na Hangar Straight. Rekord w drugim sektorze jeszcze będzie DRS, więc powinno się udać teraz przed Stove. Albo na Stove. Tak jest. Zrobię kontratak, ale... To się nie uda. Jest git. Teraz jedziemy po The Fastest Lap in the Race jeszcze. Musi wyrwać z pierwszej dziesiątki. Dorian Boklaci wygrał wyścig w zespole Campos. Niesamowite. Trochę stryczek w nos dla Aitkena, szczerze mówiąc, bo są w tym samym zespole. Nie wiem, czy będę miał ten rekord. Chyba nie. Aj, nie ma rekordu. Szkoda! Ale jest miejsce 11. No, udało się jakoś tutaj dojechać. Dobry początek, tak to nazwijmy, przed wyścigiem tym niedzielnym kierowca dnia na pocieszenie. Ale generalnie no, jestem umiarkowanie, jestem zadowolony. No, chciałbym być wyżej, chciałbym być tutaj być w punktach, bo tracę teraz w generalce strasznie dużo. No, nie wiem czemu, być może popełniłem błąd w setupie i za bardzo postawiłem na zakręty, a za mało na prosta, a to jest tor, no nie ma co się oszukiwać, tor silnikowy. Widzę, że trzeci jest bodajże Hubert, a drugi jest chyba Schumacher. Zaraz to sprawdzimy, tak jest, drugi Schumacher, trzeci będzie Hubert, brawo. I tak wygląda klasyfikacja tego wyścigu i to jest jednocześnie pierwsza osobka. O, Matsushita z pole position będzie, ciekawe. Wygląda to naprawdę całkiem w porządku, okej. Czy to będzie dla nas dzień odkupienia? Czy będzie to tak zwany Redemption Day? O tym powiedzmy umiarkowanie dobrym wyścigu w głównym wyścigu rozgrywanym w sobotę. A dzisiaj już jest niedziela, również pochmurno, no na szczęście nie ma deszczu, bo... No, ta pogoda na Silverstone potrafi zaskoczyć, niestety. I minus, oczywiście wiemy, jesteśmy w Wielkiej Brytanii, więc no tutaj te deszcze naprawdę często się pojawiają, ale myślę, że nastroje są jak najbardziej słoneczne, jak najbardziej radosne, jak najbardziej pozytywne. Przed nami oczywiście długi sprint do mety, start z 11 pola. Mam taką nadzieję, że nie stracę przynajmniej na tym starcie jakoś specjalnie dużo czasu. Wow, okej, okay. Było już groźnie, ale opony są naprawdę fajnie dogrzane. Już właściwie całe kółko nad tym pracuje, bo kurczę, no te opony były niebieskie jak startowałem, teraz już mają fajny zielony kolor. Prawie 100 stopni, więc praktycznie idealnie te oponki Pirelli nam się nagrzały. Ojej, brawo Patryk, brawo, no nic. O, lol. Przynajmniej są dogrzane. Szczerze? Nieźle. Naprawdę nieźle. Bok nas Latifi, ale trzeba tutaj zachować zimną krew. Już wiedzieliście, co ja chcę zrobić. Na pewno tak było. No jest P10, ale tutaj P8 jest spunktowane. Teraz od wewnętrznej. Blisko Korea, ale udało się. Dobra, żyjemy. Super. No i fenomenalny start tym razem.
No! Walczymy, proszę Państwa, o punkty. Musimy się odkuć. Za wczoraj. Come on, Patryk. Zobaczcie, ile mi dało dogrzanie opon. Jak teraz mam przyczepność w Magus Beckett Chapel, jestem szybszy teraz od Pokolaciego. Rekord absolutny w drugim sektorze. Aż mam przegrzany teraz silnik. Mogą być już punkty. Pięknie, brawo. Dobra praca na okrążeniu formującym się opłaciła. W ogóle tylko 5 kółek mamy do przejechania, bo to jest 25% oryginalnego dystansu. To oczywiście wynika z tego, że ten tor jest bardzo długi. To jest drugi w kalendarzu Formuły 1 najdłuższy ten tor, z tego co pamiętam. Oczywiście wtedy 2020, tak? Bo jeszcze jest Baku długie na przykład. Ale go akurat nie było w tym roku. Brawo! Brawo, ależ brave maneuver! Coś niesamowitego, ależ odważny i grzeczny manewr. Maher! Dobra. Wow, super! O kurde! No czemu akurat musiał mi się DRS zepsuć? Teraz? Serio? Jest rekord okrążenia, super! To są punkty, pamiętajmy! Ostatnie okrążenie wyścigu nam zostało. Nie wiem, czy przejdziemy Huberta, szczerze mówiąc, bo tu będzie, bez tego DRS-u będzie naprawdę bardzo trudno. Ale teraz zapamiętam jakby wiatr w żagle w ogóle. Szkoda, że dopiero na końcu. O Jezu, kontakt. Szkoda, to może mi tutaj sporo przeszkodzić. Aj. Kurczaki pieczone. Dobra, nie? Tu się boi jakoś Schumacher atakować. No i zobaczmy, Magus Beckett Chapel. Jak to przejedziemy? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ale braknie mi czasu. Możemy też zrobić dive bomba, ale to nie, to się nie uda z tej odległości. To jest ponad pół sekundy straty. Jeszcze za szeroko teraz. Aż ostrzeżenie dostałem. Matsushita wygrywa, czyli po starcie jest podrzędna do tego wyścigu, a my miejsce siódme, proszę Państwa, no za Hubertem, za Aitkenem. W sumie nie jest tak źle, szczerze mówiąc. Dla nas będą, no, dużo tych punktów dla nas nawet będzie. Znowu kierowca dnia, no po starcie z 11 pola, żeśmy się naprawdę bardzo ładnie przebili i jestem naprawdę zadowolony z tego wyścigu. Z tego akurat jestem bardziej na pewno zadowolony niż z poprzedniego, bo są w końcu punkty na podium. Poza Matsushitą mamy, proszę bardzo, Giuliano Alesi oraz Luca Giotto. No i dla mnie dzisiaj będą aż 4 punkty, więc w sumie całkiem nieźle. Jak wygląda klasyfikacja jeszcze w tym wyścigu? No dobra, nie jest tak tragicznie. Jeżeli chodzi o ranking, to jest na szczęście miejsce drugie. Strata do Aitkena to jest 14 punktów. To można nadrobić oczywiście w jeden weekend, także tutaj się nie martwić. A w zespołach? No, strata jest spora, chociaż też do nadrobienia. No i moi drodzy, to tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie. Zapraszam po inne materiały na kanale. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym wyścigu z kariery, gdzie ruszamy do Węgier. Do zobaczenia!